Kup koszulkę! Link do sklepu pod filmem. Los Angeles, rok 1984. Z tej strony Oskar i zapraszam dzisiaj na kolejny odcinek Gier z Pegasusa. Jak widzicie, jestem Tomem Cruise'em z filmu Top Gun po roku w Polsce i uruchomiłem dzisiaj kartridż 852N1 i proszę zwrócić uwagę na drugiej części tego kartridża, czyli na tej jakby no drugiej składance, gdy włączamy po wciśnięciu Select. Na pozycji numer 403 jest Top Gun, a na pozycji 404 jest Top Gun 3. Gdzie jest Top Gun 2? O co tu chodzi? Dlaczego tutaj jest od razu trójka? Ale możemy sobie sprawdzić dzisiaj jedynkę, a może w przyszłym jakimś materiale trójkę, jeśli będziecie chcieli. Może żeby nie było nudno, że ja tutaj widzisz, założyłem skórę i mam okularki, żeby nie było, że za tydzień będzie od razu już tutaj Top Gun trójka. Ale na przykład za parę tygodni albo za miesiąc, to może tą kolejną część odpalę. No dajcie znać, kiedy chcecie następną właśnie część tutaj zobaczyć. Ja bym jeszcze w ogóle widział, żeby pokupować na PlayStation 2. Widziałem tych Top Gunów na PlayStation 2, chyba są co najmniej 2 albo 3. No i jeśli znacie jeszcze jakieś inne platformy, na których były gry z serii Top Gun, to dajcie znać. Wydaje mi się, że na PlayStation 1 jeszcze jakiś był Top Gun i możemy się bawić tutaj po prostu. No skórę mam, no. Ja kiedyś w niej chodziłem. No, jak widać nie wyrosłem, nadal na mnie pasuje. Chodziłem kiedyś w niej do liceum. Dobra, to co, uruchamiamy. Top Gun, dobry film. 87 rok. Paramount Pictures, dobry film, ale bardziej dla klimatu się go ogląda. Konami nawet to robiło. Bardziej dla klimatu, dla muzyki. No i oczywiście mamy tutaj tą muzyczkę. I ekran tytułowy, naciśnij start. No, jeszcze raz, dwa razy trzeba było start nacisnąć, ok. I patrzcie, mamy nawet intro, które było w filmie. No tytuł ogólnie znany chociażby z filmów na kanale Angry Video Game Nerda. On to chyba 2 czy 3 razy pokazywał na swoim kanale. Strasznie padaczna gra podobno według niego. No dobra, pierwsze to mamy chyba jakieś napisane misja pierwsza, ale to jest Training for the Next Mission, czyli misja treningowa tak naprawdę. I możemy wybrać jakieś tutaj rakietki, chyba selectem jak zgaduję. Tak, selectem wybieramy. Hound, Wolf i Tiger. Nie mam pojęcia, na początku może tego Hounda. Startem chyba. Startem, no to dobra, niech będzie Tiger. W takim razie, no dobra. Take off, czyli muszę wystartować, tak? Dobra. Już lecimy. Z lądowaniem zawsze tu Angry Video Game Nerd miał problem. Dobra, jesteśmy w chmurach. Ready! No to trenujemy na raczanku. A strzelamy. Może turbem będę nawalał, będzie wygodniej. Okej. Okay. Jeszcze kojarzę taką inną grę na Pegasusa, Sky Destroyer, która wyszła w sumie tylko w Japonii, ale z racji, że my mamy Pegasusy, to te pirackie kartridże miały właśnie tego Sky Destroyera zawartego. Na nich właśnie. No tam rozwalaliśmy takie zielone samoloty gdzieś tam i nawet można było miny spuszczać, chyba jakieś statki też można było rozwalić. To wygląda troszeczkę ładniej, ale mechanika i w ogóle wszystko to jest raczej to samo. Dobra, tu gdzieś za mną ktoś leci, bo widzę na mapce, na radarze właściwie, o. No na razie jest łatwo, jako że to misja treningowa. Zdejmy te okulary, chcę widzieć wszystko tak jak trzeba, bo powiem w przyciemnionym obrazie to ja nie widzę tak jak trzeba.
Szpan i zabawa jest, ale no ja muszę widzieć normalnie, prawda? Dobra, z tyłu znowu trzech jest. O! Dobra, wypróbowałem teraz strzelić z tej rakiety, tej, którą tam kupiłem, czy wziąłem, ten Tiger, czy jak to tam było. To jest pod B. Danger. A właśnie, jeszcze taka była fajna piosenka, Danger Zone właśnie, chyba z Top Guna. Highway to the Danger Zone. Kenny Loggins śpiewał. No Danger mam cały czas, no i co dalej? I rozwalili mnie, no bo to chyba właśnie była ta rakietka, która od tyłu szła. No a jak miałem jej ominąć? No może jakoś dałoby się. No trzeba popróbować. No z tyłu leci ktoś. A w ogóle nie ma też pauzy, tak nawiasem mówiąc, nie zyskam starta, nic się nie dzieje. No. Dobra, tu gdzieś zwiał mi. No jednak takie gry jak Ace Combat albo Air Combat na PlayStation to jednak, kurde, klasa wyżej. Tam w 3D to jest o wszystko o wiele lepiej. Też kiedyś pokażę, chociaż Air Combat już był na moim kanale. Raz jak ktoś chce, to może się cofnąć. Postaram się, żeby teraz tutaj na górze pojawiła się zakładka, że można w to kliknąć, jakby ktoś chciał, ale można też wejść na mój kanał i wpisać sobie, albo po prostu wejść na YouTube i wpisać retroarchiwizacja Air Combat. Air Combat, tak się pisze, nie? Dobra, uwaga, bo tu jakiś danger znowu. No jak od tego uciec? No zniżam się, żeby mnie nie trafili. Mega. No trafili, to jak mam tego uniknąć? Nie wiem. Nie mam pojęcia. No dobra, zobaczymy. Może do góry polecieć trzeba właśnie. Taki obrót zrobić. No zobaczymy teraz do góry. Teraz do dołu leciałem przed chwilą, nie? No to teraz może do góry spróbujemy. O! Lądowanie. No dobra, zobaczymy. To ten słynny moment. Czy mi się uda? Tylko na razie nic nie widzę w ogóle. No teraz widzę, jest cała ta... ten statek, czy... lądowisko, czy lotniskowiec, to się chyba nawet nazywa prawidłowo. Left, right, speed down. No nie wiem, co robię, speed down w ogóle. Jak mam zahamować? Up, up. No nie wiem, co robię w ogóle, to tak jak do tego Angry Video Game Nerda. Chyba się nie uda. Ha, pewnie! Kurde! Jak up, to naprawdę trzeba do góry podlecieć. Dobra, spróbujemy. Jeszcze raz, ale no pierwszy raz widzicie, tak samo jak i jemu się nie udało. No dobra, zobaczymy. Jeszcze raz wypróbuję to. Ten kurde filmik jest, ta animacja tutaj, no ciężko to nazwać filmikiem, bo to bardziej tutaj odpalenie tych silników jest pokazane, reszta jest nieruchoma, no ewentualnie ten ludzik, który tam pokazuje ręką, że startuj, czy tam coś rób, nie? No ładnie, bardzo ładnie, to jest jedna z najładniejszych po prostu grafik na Pegasusa. Weźmy teraz może Wolf. Take off. Dobra, ruszamy. Wzbijamy się w górę. Dobra, jesteśmy. No to jeszcze popróbujemy. Zaraz zobaczymy, jakie rakietki mam. Uwaga, już pierwsi są. O, jeden rozwalony, dobrze.
z tyłu leci. Właśnie. No, gdzie następni? Z tyłu nadlatuje. Dwóch. Dobra, rozbici. Trzech. Dobra. No to rakietkę spróbujmy. Ona jakaś samonaprowadzająca chyba jest, troszeczkę inna niż tamta. Uwaga. No zwiało mi gdzieś tam. Zwiało mi. Danger. Czyli ta rakieta leci, no to może ja spróbuję. No, udało się, jakimś fartem uniknąć tego, nie wiem jakim cudem. Tę rakietkę trzeba dwa razy nacisnąć B. Raz tak jakby odpalamy, dwa wystrzeliwujemy. Ta, dwa razy. Chciałbym już tę sekwencję lądowania zrobić. No, dawać następnych. Uwaga. Chyba teraz nie trafiłem go. A teraz tego chyba tak. Uwaga. No, co dalej? Może już lądowanie? Nie, jeszcze z tyłu dwóch leci. Trzech nawet. Trafię dwóch, o, obu, trzech nawet, no właściwie, po kolei, no ładnie poszło, teraz wszystko, czy jeszcze coś? Jeszcze mamy z tyłu dwóch, już z przodu nawet są. Trzech. Danger, to uciekamy, czekaj, nie wiem, czy to coś da. Muszę go zgubić, bo to ten, co chyba jest tam na, z tyłu pokazany za mną. Uwaga! I trafi chyba. No właśnie, nie wiem jak go uniknąć. Czy się da w ogóle? Może nurka do dołu dać? Dobra, landing sequence. No, lądujemy. Zobaczmy, może się uda? Ale by był hit, gdyby się udało. Kurde. A jak się nie uda, będzie znowu śmiechowo. No ale chciałbym chociaż do następnej planszy przejść. Chociaż jednej. Też nie wiem, czy temu Angry Video Game Nerdowi się udało. Chociaż jednej przejść. Speed down to chyba do góry trzeba. Nie, jak nic to do dołu. Nie, left. Right. Left. Nie wiem, to speed down nic mi nie mówi, ani do dołu, ani do góry. Ale teraz dobrze, znikło. No ładnie. Spada mi prędkość. No nie wiem jak. Spada mi prędkość, no! No to ja nie wiem jak jej dodać, tutaj nie ma czegoś takiego jak dodawanie gazu, no kuźwa. Ale misja ukończona, mission accomplished.
Misja druga. No nie wylądowałem, a mi już na kompli, rozumiecie coś w ogóle z tego? Dobra, druga misja. Destroy an enemy aircraft carrier. No to może teraz Hounda, tę rakietkę. Tej jeszcze chyba nie brałem dzisiaj. Kurde, ja z tym lądowaniem nie czaję, o co chodzi, naprawdę. Ktoś może źle naciska, może trzeba wtedy jednak B lub A naciskać. Próbuję. Jak będzie jeszcze lądowanie. Kuźwa z tą grą, ja nie dziwię się, że ten Angry Video Game Nerd tak ją pojechał po niej. Dobra. No teraz mamy już jakby inne samoloty chyba. No to może być trochę trudniej, to już nie jest treningowa misja, no to skupię się i zobaczymy. Dobra, trafiony, zatopiony, uwaga, jakieś bomby lecą. Trafiła, no ale próbowałem. Game over, ojej, kurczę. To szybko, po jednym strzale i już game over. Od początku? No dobra, zagrałem ostatni raz. No nie dziwię się, że Angry Video Game Nerd tak po niej pojechał, jeśli to jest takie trudne, no. Ani wylądować nie można, ani... Nie wiem, masz tylko jedną szansę na przejście dalej, no. Zobaczymy może tego Top Gun 3 następnym razem, ale 3, gdzie dwójka jest, chyba że ktoś się pomylił, jakiś Chińczyk. Co tu jest w ogóle? Co to w ogóle jest? Top Gun 3. No i może na PlayStation 2 udałoby się jakiś zdobyć. I dajcie znać, jeśli znacie jakieś inne Top Guny. Wydaje mi się, że na PlayStation 1 jakiś jest, ale... Ale no nie jestem pewien. I ciekawe, czy to jest jakaś gra taka, nie wiem, unikatowa, czy taka dostępna od ręki, czy jak wejdę na Allegro, czy na jakiś OLX. Czy będę mógł zamówić i będzie za parę dni u mnie w domu, czy to trzeba szukać, nie wiadomo gdzie, po jakichś kolekcjonerach. Czego mi się nie chce robić, bo naprawdę jest to męczące. No dobra, patrzymy dalej. Nie lubię pisać po kolekcjonerach, czy ktoś ma jakąś taką grę, czy taką do sprzedania, trzeba z nimi się targować, albo piszą w wiadomości, no zaproponuj coś. A kurwa, to ja zaproponuję na przykład 100 zł, a ta gra warta jest powiedzmy 30 albo 40 i ja z siebie durnia zrobię, bo dam mu 100 zł zamiast 30-40. Ja pierdolę te zaproponuj coś. A jeśli na przykład powiedzmy warta jest 50 zł, a ja mu dam na przykład propozycję 40 zł albo 30, 35. To on powie, a za tyle to nie. I weź się z nim bujaj i wygłupiaj się. Wygłup się przed nim, że ta kwota mu nie odpowiada. Sprzedawca ma podać kwotę i tyle, no. Tak samo nie lubię też z częściami do Poloneza gdzieś tam pisać po kolekcjonerach. Po tych właściwie sprzedawcach bardziej niż... Chociaż po kolekcjonerze też. Czy masz taką i taką część do sprzedania? Uwaga. No, udało mi się tam uniknąć. Jeśli tak, to za ile? Też piszą nieraz, zaproponuj coś. Bo mi się nie śpieszy zupełnie. Dobra, durka tam do dołu, bo ten gość leci pode mną. Może w ten sposób go uniknę. Ale nie, cały czas leci za mną. Nie da się tego uniknąć chyba. Nie wiem. Tego się nie da uniknąć, ja próbuję. Na przykład ostatnio do mnie ktoś pisał, chciałem kupić silniczki do świateł w Polonezie, które są z Deulanosa i tam rzekomo za 30 zł. Gość nie wysłał żadnych zdjęć, mówi tylko, że ma. Ja mówię, no to czy wystawisz na OLX lub Allegro? On mówi, za 30 zł to mi się nie chce wystawiać na Allegro i sobie robić problemów. Na Allegro czy OLX nie chce sobie robić problemów. No ale ja też nie chcę sobie zrobić problemów, ja mu wyślę 30 zł na konto, a potem nie będę miał 30 zł i nie będę miał paczki. No, ja nie chcę tak. I weź tu się bujaj z tymi ludźmi, ja po prostu nie lubię tego, dlatego wolę wejść na OLX, Allegro, kupić taką czy inną część, czy jakąś grę, czy konsolę i to mieć, a nie się bujać z tymi ludźmi. To jest takie męczące psychicznie.
Wiecie co, przypomniało mi się, że Angry Dog Nerd w jednym właśnie filmie pokazywał, jak to lądowanie było, że nie patrz w ogóle na te wskazówki left, right, up, down, tylko patrz na te wskazówki po lewej, te numery, cyfry. Ale i tak źle wylądował tam ciucha, wyleciał za ekran, ale spróbuję tak zrobić. No i słuchajcie, próbowałem teraz też tego uniknąć strzału, nie da się tego chyba, albo naprawdę nie wiem jak. Już próbuję lecieć do góry, do dołu, na boki, wciskam ABL, select, nic to nie działa, więc nie wiem, czy da się tego uniknąć. Dobra, sekwencja lądowania, spróbujmy. Nie będę patrzył na te upright, tylko będę po prostu tak, jakby chciał wylądować naprawdę na tej platformie, na tym lotniskowcu. I będę patrzył na te numery po lewej, może coś to coś faktycznie daje, no. No niech pojawi się tylko ten lotniskowiec, bo na razie nic nie ma. Dobra, jest. Patrzę na numery, na te wskazówki na ekranie nie patrzę, chociaż widzę, że jest left. Ja nie będę na to patrzył. Zobaczę jeszcze, czy A, czy B coś działa, select. Nie, nic nie działa. No, zwalniam, 380, no. 342, no zobaczymy, czy coś tego będzie w ogóle. 310. 296. Nadal dużo. A to jeszcze w milach jest. 210. 190. No ja już jestem przy lotniskowcu prawie, że. Hej, tak! Kurwa! Ja nie wiem, jak to zrobić. I game over. Nawet nie mogę do następnej planszy przejść. Od początku. Słuchajcie. Tom Cruise nie byłby zadowolony z tej gry, gdyby ją mu przynieśli i daliby do zagrania, no. A właśnie, oglądaliście ten nowy Top Gun 2? Ja tego nie widziałem. I jakoś nie chcę tego włączać, tak samo jak ma być jakoś niedługo chyba przecież Gliniarz Beverly Hills 4. Widziałem zwiastun, w ogóle to się nie podoba mi, nie wygląda jak stare części, pierwsza, druga, trzecia część. Ten Top Gun... Dwa zwiastun tam chyba widziałem, ale tylko fragment, czy już, albo widziałem cały, tylko już nie pamiętam, co ja tam widziałem i jakoś jedynkę to się oglądało, czy można obejrzeć nadal, przecież dla klimatu, dla muzyki, dla tych scen lat 80. tam jeszcze romans przecież był z tą blondynką, nie? Jeszcze dla tej, że on tą kurtkę nosił brązową i te okulary takie trochę inne niż ja mam, ale kupiłem takie, bo takie też mi się przydadzą. Chuck Norris takie miał. A dwójka, nie wiem, wydaje mi się, że to będzie jakieś takie współczesne czasy i nie będzie żadnej muzyki fajnej ani nic, więc nie wiem, możecie powiedzieć, czy to warto w ogóle na to marnować czas. Pewnie to z 2,5 godziny trwa ten film, a ja lubię film, który trwa maksymalnie 1,5 godziny, tak jak za dawnych lat, nie? Bo im dłuższe, to ciężko się to ogląda po prostu, zwłaszcza jak film jest nudny, męczący, jeszcze taki współczesny. Ja jestem retro. No dajcie znać, czy oglądaliście. No i dobra, i na dzisiaj to wszystko. Jeśli się podobało, to daj łapkę do góry i napisz komentarz. Te dwie rzeczy muszą być. Jeśli chcesz, żebym się rozwijał, żeby mój kanał się pojawiał na głównej stronie na YouTubie, żeby nowi widzowie tutaj wpadli. No i zasubskrybuj mój kanał, jeśli być może jesteś nowym widzem. Zostaw suba i obejrzyj również starsze filmy, których na kanale jest nagranych już ponad 1900. No i będę również bardzo wdzięczny tobie, jeśli udostępnisz mój film na Facebooku, na twoim profilu, żeby twoi znajomi z Facebooka zobaczyli ten film, żeby tutaj trafili, też zostawili suba, żeby oglądali moje filmy. Oraz wstaw link do mojego filmu na grupach gamingowych, czyli grupach o grach. Niech też ludzie wpadną, zobaczą. Także na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że spędziliście razem ze mną czas i było fajnie. No i zapraszam do następnych filmów w kolejną sobotę. Po kolejne tutaj fajne rzeczy. Będę coś wymyślał, żeby za każdym razem coś nowego było, fajnego. Każda jakaś inna platforma. Pegasus, Sega, PlayStation, PlayStation 2. No różne rzeczy. Przegląd prasy, kasety wideo. Ja mam tego, widzicie, tutaj tyle. Cały pokój mój jest z tego złożony, zbudowany, więc będą fajne rzeczy. No bawmy się dalej. Niech ta karuzela dalej się kręci. No. To wszystkiego dobrego. Do następnego. Cześć. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare samochody, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie Moto Retro Press, na którym pokazuję klasyczne pojazdy takie jak Polonezy, Fiaty 125P, Maluchy, Syrenki, Żuki i wiele innych PRL-owskich i kultowych aut.
Oprócz tego naprawy, remonty i kupowanie polonezów, których pokazuję na moim kanale najwięcej, w tym także remont mojego poloneza Karo Plus i poloneza Borewicza. Ponadto pokazuję relacje z różnego rodzaju imprez, zlotów czy pikników militarnych. Wypadki samochodowe, dużo czołgów, pojazdy wojskowe, autobusy, ciężarówki i samochody z filmów. Na przykład DeLorean z Powrotu do Przyszłości, Lotus Esprit z filmu z Jamesem Bondem, Dodge Monaco z filmu Bruce Brothers, czy Ford Falcon z Mad Maxa. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Moto Retro Press na YouTubie. Po prostu wpisz na YouTubie Moto Retro Press, ratujemy polonezy.